Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Coraz częściej z każdej strony próbuje się Polaków przyzwyczajać do myśli, że być może, lada moment, będziemy brali udział w konflikcie zbrojnym. Mało tego, niektóre media głównego nurtu próbują nawet nam sugerować, że coraz więcej Polaków wręcz tego chce. Po drodze mieliśmy już pana Hołownię twierdzącego, że Putina wgnieciemy w ziemię. Były też słowa premiera mówiącego, że nie chce nikogo straszyć, ale konflikt jest realny. Natomiast co najbardziej zastanawiające, to wypowiedź ministra obrony narodowej sprzed kilku dni, który powiedział takie oto słowa. Drodzy rodacy, Polacy, proszę was o to, żebyśmy byli gotowi. Nie po to, żeby was przestraszyć, ale po to, żeby odstraszyć imperium zła. Wychodzi zatem na to, że na wysokich szczeblach władzy także pojawia się mnóstwo głosów sugerujących, że być może w niedalekiej przyszłości, czy tego chcemy, czy nie chcemy, będziemy uczestniczyć w konflikcie, którego żaden normalny Polak nie chce ani dla siebie, ani dla swoich dzieci czy sąsiadów. Co przyniesie przyszłość, to się dopiero okaże, ale problem w tym, że u nas wszystko jest totalnie na łbie postawione. Polski minister obrony narodowej twierdzi, że największą armią Polski jest społeczeństwo. Cytuję, w momencie zagrożenia państwo broni się nie tylko swoimi jednostkami, siłami zbrojnymi czy wszystkimi instytucjami. Broni się całą swoją mocą, czyli mocą swych obywateli. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza największa armia, to jest nasza największa broń. Naprawdę? Serio? Coś niesamowitego. No, ja jestem bardzo ciekawy, w czym według pana ministra tkwi ta nasza polska, obywatelska, społeczna wielkość i siła. Skoro Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów na świecie. W artykule sprzed 2 lat mogliśmy przeczytać, że w naszej, nazwijmy to, europejskiej okolicy, pod kątem posiadania broni przez obywateli, za nami jest tylko Watykan. Rozumiesz? Więcej broni od Polaków mają Czesi, Słowacy, Niemcy, Litwini, Duńczycy, Francuzi, Szwedzi, Włosi, Grecy. Wszyscy. W Unii Europejskiej, jak chodzi o dno, to my w nie pukamy od spodu. Ale to my, rozbrojeni Polacy, według naszego ministra obrony narodowej, jesteśmy armią, która jest największą bronią tego państwa. To ja się chciałem nieśmiało zapytać, w co też będą uzbrojeni ci nasi zwykli polscy obywatele, że aż imperium zła się ich przestraszy. Nie wiem, może na przykład moja sąsiadka z dołu będzie pierwszym człowiekiem w historii, który na polu bitwy odbił lecącą w jej stronę kulę wroga przy pomocy naleśnika. A potem jeszcze odpowie ogniem zaporowym z ekierki. Tuż za nią, w drugim szeregu, tej twardej, bezlitosnej, społecznej armii, którą Polska się przecież szczyci, 3 rządnych zemsty studentów uzbrojonych w chlebak, tarkę do sera i 2 łyżki do butów, pożyczone od matki z przedpokoju. No faktycznie, chłopie, krwiożercza armia nie do przejścia. W Polsce pewne tematy przez lata zostały tak zaniedbane, że gdyby, nie daj Boże, nagle teraz zaczęło się coś u nas dziać, to miliony ludzi w tym kraju co myślisz, że miałyby zrobić? Co? Szybki kurs online, ciosy karate, obezwładnialiby rękami? Czy może mieliby sobie zrobić ten taki pancerzyk z kartonu i z taśmy i do tego wystrugać proce i wziąć zapas kamyczków, żeby się bronić? Ale mimo tego z różnych stron podżegacze próbują nas przyzwyczaić do myśli, że zaraz się coś będzie działo. Mało tego, jak odpalisz telewizję, to się dowiesz, że przecież my sami powinniśmy chcieć wziąć w tym wszystkim udział. I to już, że to jest nasz obowiązek, że trzeba. I jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlatego, że wszelkiego rodzaju konflikty dla różnego rodzaju władz są kapitalnym, oficjalnym pretekstem do załatwiania swoich nieoficjalnych interesów. Wielcy ludzie zarabiają wtedy ogromne pieniądze, poszerzają się strefy wpływów, zdobywa się nowe zasoby, a potem oczywiście się okazuje, że kraje, które na świecie najwięcej mówią o tym, że trzeba utrzymać pokój, same wywołują najwięcej konfliktów. Ale w imię pokoju to się im wybacza, nie? W każdej telewizji trąbili kiedyś, że atak na Irak jest konieczny, bo Irak ma oczywiście broń masowego rażenia. Po latach się okazało, że mimo zniszczenia kraju i setek tysięcy, jak nie milionów ludzkich dramatów, nikt nie znalazł tam żadnej broni, przez którą podobno trzeba było tam wjechać. I tak to właśnie na świecie wygląda, że rękami i istnieniem zwykłych ludzi załatwia się interesy tych,
którzy jak przyjdzie co do czego, to siedzą w bezpiecznym miejscu, bardzo daleko od frontu. Niektórzy pewnie bardzo by chcieli, żebyśmy w czymś takim jak najszybciej uczestniczyli, bo umówmy się, ale oprócz nas mało komu zależy na tym, żeby Polska była silna. Za to wielu by się znalazło takich, którzy chętnie by z jej osłabienia skorzystali. Nie oszukujmy się, nie mamy przyjaciół, są tylko interesy. A liczenie na innych zamiast na siebie to jest wymysł człowieka, który niczego się nie nauczył z kart historii. Na niekorzyść chętnych do podżegania działa niestety to, że to już nie są te czasy, w których łatwo będzie zmusić ludzi do zostania mięsem armatnim w zamian za... No właśnie za co? Za to, że chcą nas zmusić do rezygnacji z samochodów i latania na wakacje? Za to, że notorycznie są wprowadzane nowe podatki? Czy może za to, że przedsiębiorcom, którym jeszcze udało się nie paść, to teraz się jeszcze dokręca śrubę, żeby mieli jeszcze trudniej z prowadzeniem działalności? A może za ekologię, pod pretekstem której kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych za niedługo wyciągną każdemu z nas z kieszeni? Komuś się naprawdę wydaje, że ci wszyscy ludzie, których na przykład teraz nie stać na mieszkanie, ledwo wiążą koniec z końcem, wynajmują, 3/4 wypłaty płacą za wynajem, to oni na przykład pójdą chętnie bronić własną pierwszą granic tego kraju? Serio? A może ci, przed którymi jest jeszcze 32 lata spłat rat kredytu? Za to, że chcieli po prostu normalnie żyć i mieszkać na swoim, co? Może to oni zapłacą po prostu z miłą chęcią najwyższą cenę za interesy deweloperów albo siedzących w bezpiecznym miejscu polityków, co? Na pewno. Przecież tu jest wszystko człowieku postawione na głowie. Żeby ludzie stali w jednym szeregu broniąc tego kraju, z wewnętrznych pobudek, z poczucia obowiązku, przywiązania do ojczyzny, to najpierw trzeba im coś dać, cokolwiek zapewnić, czymkolwiek odciążyć, dać jakieś możliwości. A u nas się pomaga wszystkim, tylko nie Polakom. I zamiast działać na korzyść Polski, to się oczywiście robi wszystko, żeby zrobić dobrze krajom, które nie mają z nami nic wspólnego. Strategiczne inwestycje takie jak CPK, które miały w końcu sprawić, że Polska będzie większym graczem na arenie międzynarodowej, już są wygaszane, spokojnie. Taki był optymizm. To miał być najbardziej obiecujący projekt infrastrukturalny za naszego życia w Polsce. I co? No miał być. Ale już nie jest, bo Niemcy powiedzieli, że to będzie zagrażało ich interesom. I już teraz się trochę nie da, w sumie to nie wolno, w sumie to niemożliwe jest do zrealizowania. A w ogóle po co o tym mówisz? Polacy zapomnijcie, nieważne to było. Bo Polska ma pozostać jak najmniej znaczącym, gaszonym przez wszystkich dookoła, wyzyskiwanym parobem Europy. Mamy być służącymi Zachodu, którym tylko i wyłącznie ze względu na nasze położenie geograficzne od czasu do czasu rzuca się jakieś ochłapy i na coś pozwala. Ale to tylko po to, żeby w razie czego, jak Rosja będzie atakować, to żebyśmy my własną piersią bronili naszych przyjaciół. Między innymi z Niemiec i z Francji. Wiesz, to jest taka udawana przyjaźń wobec chłopca do bicia, ze względu na którego położenie, no, najwyżej w razie czego się go rzuci na pożarcie, żeby samemu być bezpiecznym. Mało tego, my w naszym kraju płaszczymy się przed ludźmi, którzy jawnie szczują na nasz naród, nawet przed kamerami. I zamiast ich stąd usuwać, zamiast ich stąd wyrzucać, to my, człowieku, prawie że ich przepraszamy. Ważniejsi od naszych obywateli są ci, którzy stąd w ogóle nie pochodzą. W polityce zagranicznej wiecznie spełniamy zachcianki wszystkich innych. A prawda jest taka, że jak przychodzi co do czego, to doskonale historia pokazała, na kogo można liczyć. I nie chcę cię martwić, ale zbyt wiele tego nie było. W przemówieniach, człowieku, opowieści, jaka ta polska armia jest zaawansowana. A potem się okazuje, że w zimie nie jeden polski żołnierz do tych butów, co je od państwa dostał, musi założyć 4 pary skarpetek, a potem jeszcze wkłada nogi w reklamówki po zakupach z Carrefoura, rozumiesz? Bo takie są te buty ciepłe i nieprzemakalne. Połowę wyposażenia osobistego żołnierz musi sobie kupić na własną rękę za własne pieniądze, bo państwo mu tego nie zapewnia. Śpiwory, kamizelki, problemy ze wszystkim, dramat. Ale bądźcie gotowi. Tacy to jesteśmy gotowi, że przez pół terytorium naszego kraju potrafi przelecieć randomowa rakieta, która potem na kilka miesięcy ginie. Nikt nie wie, gdzie ona jest, dopóki randomowy człowiek nie znajdzie jej gdzieś przypadkowo w lesie. A komendant główny policji podczas odpalania głośnika Bluetooth przebija się ze stropem piętro niżej. Dlatego jak słyszę gadki, że my mamy być gotowi, bo ktoś jest bardzo chętny życiem zwykłych ludzi walczyć o interesy krajów, które się znajdują daleko stąd, to mi, człowieku, ręce opadają. Jak będzie trzeba, jak ktoś będzie tu chciał wjechać, to się będziemy bronić. Zadbajcie o to, żebyście mieli w jaki sposób to zrobić. Ale nie dajcie sobie wmówić, że już teraz powinniśmy zacząć brać udział w tym wszystkim, bo nie ma niczego fajnego w byciu pionkiem na cudzej szachownicy, który łatwo jest poświęcić w imię cudzych interesów.